Czy lubisz polski stand-up? Osobiście lubiłbym bardziej, gdyby tak nie bluzgali. Kiedy bluzgają, czuję się taki bardziej pobrudzony. Czuję się taki trochę umorusany. Nie lubię tego uczucia. No, po prostu jakoś mi to nie pasuje. Nawet jednak, jeśli rażą cię przekleństwa, to jest mnóstwo rzeczy, których można się od stand-uperów, tych dobrych, nauczyć. I właśnie dzisiaj przyjrzymy się temu, czego można się nauczyć od trzech z nich. Różnie ich cenię, natomiast zdecydowanie wszystkich za błyskotliwość. Jakkolwiek bowiem spojrzymy sobie na to, czy jakie granice przekraczają i jak długo za tymi granicami niektórzy z nich pozostają, bezsporny pozostaje fakt, że łączenie kropek w ich wykonaniu reprezentuje poziom po prostu bardzo wysoki. Ja życzyłbym sobie i nam wszystkim, żebyśmy tak łączyli kropki, czyli kojarzyli fakty, jak oni. Niekoniecznie w tym samym celu, ale po prostu po to, żeby ćwiczyć sobie głowę. Tak czy siak, czego się można nauczyć od nich w związku z tym, że posługują się pewnymi powtarzalnymi schematami, powtarzalnymi trikami, sposobami? O tym właśnie dzisiaj. Nazywam się Przemysław Kłótny, a to jest kanał Dobra Mowa, Wystąpienia Publiczne i Rozwój Osobisty. Na potrzeby tego materiału mam przygotowane oczywiście fragmenty wystąpień. Pozwól w związku z tym, co powiedziałem na początku, że wszelkie przekleństwa będą albo wypikane, albo wyciszone. Po prostu tego nie będzie. Będę to obcinał. Wiem, że dla wielu może być to główny smaczek, ale nie dla mnie. Mnie to przeszkadza co do zasady. Czasem owszem, przekleństwo jest wskazane. To czasem po prostu trzeba. Czasem człowiek musi, inaczej się udusi. Ale żeby co zdanie, co przecinek, bez sensu. A zatem bierzemy na warsztat Rafała Paczesia, Abelarda Gizę oraz Wojciecha Fiedorczuka. Zaczynamy od Rafała Paczesia. Ma wielu zwolenników, bo na to wskazują sale wypełnione po brzegi. Ma też pewnie i osoby, które nie przepadają za nim, właśnie głównie z tego powodu, że dużo bluzga. Mnie się też z tego powodu nie podoba, ale jak powiedzieliśmy, są w jego wykonaniu rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i tyle. I po prostu tym właśnie się teraz przyglądamy. Pierwszą kwestią, na którą chcę zwrócić naszą uwagę, to operowanie kontrastem. Ten kontrast rozpięty jest pomiędzy dwiema rzeczami. Pierwsza to nadzieja związana z początkiem jakiejś, nazwijmy to, przygody. Druga to rozczarowanie związane właśnie z tym, że ta przygoda zupełnie nie tak miała wyglądać, że wygląda wręcz karykaturalnie w porównaniu z tymi wyobrażeniami z początku. I tak to wygląda na przykład w jego ostatnim programie, kiedy opowiada o wizycie w salonie Ferrari. Z tą wizytą związany jest kontrast stworzony przez jego współpodróżnych, którzy na parkingu przed tym muzeum, w którym znajduje się to Ferrari, te Ferrari w zasadzie, po prostu suszą pranie. Takie po prostu suszonko się odbywa. Więc to wszystko sprawia, że to napięcie jakoś nas może przejąć. Oczywiście tych kontrastów jest bardzo dużo, ale powiedzmy sobie, że nadzieja versus rzeczywistość to jest główna oś. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to przesada. To takie narzędzie każdego komika, który po prostu wie, że jeśli coś ma wejść, musi zostać, jak mówi sam Rafał Pacześ, stuningowane. Wprost o tym mówi, że on tuninguje rzeczywistość dla nas, jako widzów. Jak to wygląda, że to tuningowanie przejawia się na kilku poziomach. Ciała, głosu, słowa. Na poziomie ciała wygląda to tak. Wszyscy będziemy okupanto, rozumiesz? Aresztowani na tytyrytki od szuflady, rozumiesz? Na poziomie głosu wygląda to tak. Daj, to cygańska rzecz. A na poziomie słowa oznacza to bardzo często właśnie przekleństwa, ale również takie środki jak animizacja, do której przejdziemy za chwilę. Mamy zatem już dwie rzeczy. Operowanie kontrastem oraz przesadą. Dodatkowym elementem są zabiegi stylistyczne, a wśród nich moją uwagę zwraca po prostu animizacja. Animizacja, czyli ożywianie tego, co normalnie jest martwe. Jak to wygląda? Ano tak. Ale knedli nie ma, a za nią knedle chodzą odkąd ona wyjechała z Polski? Co zerknie w lusterko, to knedel z tyłu biegnie. Czyli jest to takie poszukiwanie niezwykłości pośród codzienności. Powiedzieliśmy sobie zatem o trzech rzeczach charakterystycznych dla wystąpień Rafała Paczesia. Jest ich oczywiście więcej, ale te akurat przykuwają moją uwagę i sądzę, że można sobie wziąć od pana Rafała właśnie te trzy rzeczy, czyli
operowanie kontrastem, przesadą, kiedy chcemy wzmóc efekt, oraz środkami stylistycznymi, niekoniecznie mam na myśli te przekleństwa, ale po prostu całkiem pomysłowe wykorzystywanie tego potencjału, który tkwi w języku. Animizacja, ożywianie rzeczy, które są martwe, jest takim właśnie zabiegiem. To tyle, jeśli chodzi o Rafała Paczesia. Przejdźmy do następnej osoby, czyli do Abelarda Gizy. To jest stand-uper, który używa bardzo podobnych środków w gruncie rzeczy. Są tam zarówno kontrasty, zestawienie na przykład brutalnego świata show biznesu z niewinną dziewczynką, która bierze udział w talent show. A ta była fajna, wy***ją, ale ta była fajna, wy***ją, Abelard, mamy już 5 dziewczynek z cymbałkami, wy***ją. Mamy tam również przesadę, ona wygląda bardzo podobnie jak u Rafała Paczesia, tyle że tam akurat u Abelarda Gizy większe znaczenie ma ekspresja taka związana z mimiką. On po prostu, nie wiem, ma jakiś taki dodatkowy szósty zmysł, dar, talent, cokolwiek, ale ta jego mimika jest niezwykła. Widzę, że nie. Widzę, pomogę. Jest nieco mniej ruchawy niż Rafał Pacześ, ale w dalszym ciągu wykorzystuje swoje ciało, jakżeby inaczej. Głosem również operuje znakomicie. Widać to zwłaszcza w takiej części żartu, kiedy następuje tak zwane odegranie. Abelard Giza tym się różni od Rafała Paczesia, że poziom taki energetyczny jest tam po prostu nieco niższy. Nie mówię niski, po prostu jest niższy. To pozwala wydobyć tę energię w momentach, które są krytyczne z punktu widzenia żartu. Jak to wygląda? Ano na przykład tak, jak w przypadku, gdy opowiada żart na temat tego, że show biznes to generalnie szajs. A na koniec, jeśli mamy wątpliwości, przecież możemy zapytać Britney Spears, czy show biznes to szajs. Możemy nawet zapytać Kurta Cobaina, a przecież on nie odpowie. Tak więc następuje odegranie, które no właśnie poprzez to, że tam włożona została ekspresja, której wcześniej nie było, budzi dubeltowy efekt komiczny. Powiedzieliśmy o kontraście, powiedzieliśmy o ekspresji, ale właśnie włożonej w odegranie, czyli takie no, karykaturalne przedstawienie samego siebie albo kogoś innego. Czyli poza przesadą, poza kontrastem mamy tu jeszcze karykaturę, która jest niezwykle takim dobrym, mocnym narzędziem komicznym, też no, retorycznym poniekąd. Co jeszcze? U Abelarda Gizy jest jeszcze coś takiego, co ja bardzo osobiście cenię. A mianowicie to jest ironia, czyli takie mówienie, które oznacza zupełnie co innego niż to, co by się wydawało na pierwszy rzut ucha. Innymi słowy, wygląda to na przykład tak. Kiedyś dostałem takie pytanie, czy chciałbym być jurorem w Mam Talent? Mówię, no pewnie, że bym chciał. Uwielbiam być nic nieznaczącym trybikiem w wielkiej machinie telewizyjnej manipulacji na smyczy reżysera. Powiedzieliśmy sobie o paru różnych elementach związanych z dwoma komikami. Oni dwaj akurat po prostu żonglują sobie tymi elementami. Pierwsze trzy, o których powiedziałem, czyli przesada, kontrast, animizację, dla mnie bardziej kojarzą się z Rafałem Paczesiem. Kontrast również jest charakterystyczny dla Abelarda Gizy. Co jednak widzę u niego jeszcze dodatkowego, to karykatura, którą posługuje się w scenkach oraz ironia, która u niego no, ma taki poziom naprawdę bardzo wysoki. Oczywiście on również przeklina, co mnie się podoba nieco bardziej, bo tam akurat te przekleństwa są bardziej trafne, ale co do zasady po jakimś czasie, jak już wiemy, trochę to brudzi, a w każdym razie ja się tak czuję, więc muszę sobie zrobić przerwę. A kiedy robię przerwę, to mogę sobie obejrzeć kolejnego naszego występującego, czyli Wojciecha Fiedorczuka. Dlaczego on dla mnie jest ciekawą postacią? Również posługuje się ironią, robi to w sposób bardzo taki pokuśliwy, interesujący, intrygujący. Nie tylko jednak to, on gra słowem w sposób mistrzowski. I ta gra słowem, która może wyglądać na przykład tak... Nieważne. Kolejna cywilizacja, cywilizacja Majów, upadła już w czerwcu. Maj, czerwiec, miesiąca. Ma walor pure nonsensu, czyli łączenia wątków, które normalnie się nie łączą. Jest to taki intelektualny surrealizm komiczny, za który go chyba kochają ludzie. A w każdym razie, w sensie nie, że chyba go kochają, tylko że chyba za to. Tu mamy jeszcze coś dodatkowego, co mnie się osobiście niezwykle podoba. Podkreślę, gra słowem i pure nonsense, czyli łączenie kropek tam, gdzie normalnie naprawdę nikt ich nawet nie szuka. Za to również uwielbiam Wojciecha Fiedorczuka. No po prostu
wrócimy do czasów, gdy jazda hulajnogą wymagała jeszcze nogi. Poznaliśmy zatem kilka narzędzi, którymi posługują się komicy, o których wspomniałem. Co warto wziąć z tego dla siebie, do swojej praktyki scenicznej? No myślę, że przede wszystkim, no właśnie, kontrast, umiejętne operowanie tymże kontrastem, przesadę, kiedy trzeba, karykaturę, kiedy trzeba, być może również jakąś taką formę ekspresji niemal aktorskiej, kiedy po prostu odgrywamy kogoś w scenkach. Ironia również jest czymś niezwykle cennym, zwłaszcza gdy nie przesadzona, gdy nie taka już, wiecie, taka trochę niefajna, tylko taka właśnie dobra, zdrowa, ożywcza ironia. No i oczywiście, cóż jeszcze? Łączenie kropek. Przede wszystkim tego uczą nas komicy, z mojego punktu widzenia, najbardziej tego uczy Wojciech Fiedorczuk. No bo to jest właśnie takie intelektualne poczucie humoru, taka wesołość wynikająca z błyskotliwości, no takiej w postaci czystej. To jest mój punkt widzenia. Jaki jest twój? Daj znać w komentarzu. Bardzo chętnie poznam twoją opinię. Być może wśród tych trzech komików masz swojego ulubionego. Daj znać również. A być może chciałbyś, bym przeanalizował kogoś jeszcze. Serdecznie dziękuję ci za obejrzenie tego materiału. Zapraszam po więcej już niedługo. A tymczasem, jeśli uznasz, że on ci się na coś przyda, albo, a może nawet już przydał, polub go, zasubskrybuj kanał. Dziękuję, do zobaczenia.